Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj przyszła paczuszka z LifeSmile. Linki będziecie mieli poniżej. Wygraliśmy taką oto myszkę Krypton 190 Genesis. Myszka spoko. Zapraszam na kanał do kolegi. Tato. Proszę bardzo. Elegancka. No. Z racji tej, że moja zaczyna siadać, to ta będzie jak znalazł. O tak? Ale... No. Fajna w dotyku? No. Elegancka. No. Także linki będziecie mieli poniżej. Zapraszam do obserwacji, subskrypcji. Kolega ostatnio rozdaje sporo fajnych gadżetów. Wystarczy wykazać się aktywnością na kanale i kolega losuje fajne gadżety. Tak. A co do krewetek z aktualizacji, już Wam pokazuję. U Blue Boltów sypnęło młodymi już jakiś czas temu. Lata tego tutaj trochę, ale że to akwarium jest tak zrobiłem ten filtr nie inaczej, to połowy tego akwarium nie widać w sumie. I no ale tam maluchy śmigają, także tu jest git. U Super Red Krystali One Stripe'ów również posypały się młode. Tutaj Wam nie pokażę żadnych w sumie, bo jest gęsto tego rogatka, one na tym rogatku żerują. Chciałem go trochę przyciąć i wywalić, ale no nie chcę młodych się pozbyć. Także tutaj, jak tylko uda mi się złapać jakieś małe, to wrzucę na filmik prywatny i udostępnię link poniżej. Tutaj w miksie też nie jest w sumie źle. Młodych też tutaj lata. Dołożyłem tutaj Deep Blue Tigery OE, te co mi zostały, bo niestety one się nie przyjęły. Zostało tylko kilka sztuk. I tutaj je wrzuciłem, może coś pyknie, no. Tu jest inna przewodność niż w tym akwarium, które im zrobiłem, a one w ogóle były brane, to były na lawie i no ja nie mam takich warunków, no. Nie pomyślałem wcześniej, ale że to była wymiana, to jakoś tam zbytnio stratny nie jestem. Tutaj trafił bojek, gdzie były te Deep Blue Tigery. No i on sobie teraz tutaj żyje tymczasowo. Zobaczymy, co czas przyniesie. Coś już tam mam umyślane, ale na razie nie będę Wam nic specjalnego mówił. Tutaj mamy pinto, które noszą jajka na razie. Młodych ostatnio wypatrywałem, ale niestety nic, żem tutaj nie wymyślił i nie widział. Tutaj trafiły pandy, gdzie były wcześniej super red krystale. Super black krystale. I co się okazało, jak się wymieniłem za nie, że samica tutaj puściła młode. I widziałem z 6 sztuk. Wrzucałem na Facebooka, kto zainteresowany, zapraszam, można obejrzeć. Jakieś młode tutaj biegają. To nic, podrosną, to może je przerzucę tam, gdzie jest bojek. Zobaczymy, ile ich będzie. Ewentualnie rzucę znowu do wymiany za te pandy, bo pandy są spoko. Tutaj mamy mix Crystal Red, Crystal Black. Też samice noszą. Jest tych krewetek tutaj trochę. Nie widać pewnie tego, no ale myślę, że z 50 to lekko. Nie wiem, czy jest światło za mocne, czy jak, bo one po prostu stąd wieją. Chowają się wszystkie tam przy filtrze. Oprócz tego żarełka, że tam jest, no to... Tutaj jest ten zbiornik.
do którego mają trafić te perelki od kolegi. Na razie wrzuciłem oblatywacze. Siedzą sobie z tydzień. Posiedzą jeszcze 2 tygodnie. I będą perelki. A tutaj są moje perelki. Jakoś oczywiście kiepska, nie mogę złapać ostrości. No, mchu tu będę musiał przyciąć, bo jest go mega dużo. I tu się robią już takie czarne listki. Tych jest też tutaj mega. Ostatnio mech podnosiłem. To było ich zatrzęsienie. Nie mogę ostrości złapać, kurde. Także wygląda to tak. Kolejny update będzie pewnie dopiero jak dostanę już te PRL-ki. No i wtedy coś nagram. Na tej chwili nie ma zbytnio co pokazywać. Zapraszam Was jeszcze raz serdecznie na kanał LifeSmile. Tak jak mówiłem, można wygrać fajne gadżety. Bądźcie aktywni, piszcie komentarze, a może i Wam coś ciekawego Mikołaj przyniesie. Pozdrawiam kolegę, pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się, cześć.